To dopiero się zaczyna chyba. To jest początek sztormu. Ale mamy mocny kadłub. Zapas mocy w maszynie, bo jednak 4,5 tysiące KW robi wrażenie. Jeżeli chodzi o tą wielkość statku. Wydaje mi się, że do tego nie trzeba żadnego komentarza. Sami możecie zobaczyć, jak to wygląda. Dzień pracy marynarza na morzu. No wiadomo, że nie pójdziemy na dziób coś robić, ale inne prace są na bieżąco kontynuowane. My już przywykliśmy do takiej pogody. Często nas spotyka ostatnio. Tak, żebyście sobie nie myśleli, że jak sztorm, to marynarze leżą w koi, przewracają się z boku na bok. No wiadomo, że nie robimy takich prac bardziej skomplikowanych, gdzie wymaga to precyzji. Ja już się nauczyłem przy takich bujaniach spawać, także przez te lata pływania to dla mnie nie ma żadnego problemu. Tylko trzeba więcej balansować ciałem na nogach, a to wszystkie stawy dostają. Odczuje się to, jak się mówi, na starość później.